Już niebawem w Stanisławicach odbędą się dożynki gminne, czyli święto plonów, połączone z obchodami 250-lecia miejscowości. Zaszczytną rolę starostów dożynkowych pełnić będą mieszkańcy Stanisławic, Agnieszka Wołos i Cezary Szarawarski. Jak zareagowali na wiadomość, że to właśnie oni zostaną starostami tegorocznych dożynek? No na pewno początek to był taki, że po prostu był szok. Szok, dlaczego ja, chociaż tyle jest pani na przykład powiedzmy u nas na wsi, że jak ja zostałam wylosowana, to dla mnie też był z jednej strony szok, a z drugiej strony zaszczyt. Tak mogę to ocenić. Zaskoczyli mnie radny Andrzej Wołos i sołtyska Asia Kwaśnik na zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławicach na początku roku. Oznajmili mi, ale wtedy się nie zgodziłem. Powiedziałem, że jeszcze nie jestem pewny. I niedawno, tak około miesiąca temu, przyszli ponownie. Nie wypadało odmówić, tak. Pani Agnieszka Wołos na co dzień pracuje w cukierni. Wraz z mężem prowadzi też gospodarstwo. Mamy konia jednego, bo reszta jest tam na pastwisku, mąż tam ze znajomym takim współpracują. My są konie na pastwisku, jednego mam akurat w domu, którego tam mąż przywiózł tutaj akurat. No i jak to tak na co dzień zawsze, gospodarstwo, trzeba konia obrządzić, trzeba konia napoić. Uprawiamy tak, pszenicę mamy 3 hektary swojego, 4 hektary mamy w dzierżawie, łąk. W pracy tej pomagają najbliżsi. Przede wszystkim to mąż pomaga i pomagają dzieci, są już dorośli. Córka ma 22 lata, syn 21, najmłodszy 14. No i tak wspólnie po prostu pracujemy sobie na tej naszej gospodarce. Pan Cezary Szarawarski ma żonę, syna i córkę. Zawodowo związany jest z Państwową Strażą Pożarną. Pierwsze kroki w zawodach pożarniczych i w 92 roku udało się mi przyjąć do Państwowej Straży Pożarnej, czyli blisko 30 lat. Przechodząc kolejne szczeble kariery, dotarłem do Komendy Głównej i pracuję w Warszawie. Pan Czarek wraz z żoną prowadzi też gospodarstwo rolne ukierunkowane na uprawę roślin miododajnych. Rośliny miododajne, dlatego że hoduję pszczoły i jest to bardzo im pomaga i nam też, bo pozyskujemy świeży, pyszny miodek. Siejemy facelię, grykę, gorczycę i to wspomaga przy produkcji tego miodu. Nie tylko miód, ale jest i pyłek, pierzga, propolis, także same korzyści. Pan Cezary zajmuje się też uprawą borówki amerykańskiej. Ja przyjeżdżam około 18 i od 18 do godzin wieczornych zbieramy, sortujemy, pakujemy te boróweczki i rozwozimy do klientów. Starostowie dożynek zgodnie przyznają, że z dumą będą reprezentować swoją miejscowość podczas uroczystości. Do udziału w niej zaprasza też burmistrz Piotr Kozłowski. Dożynki w gminie Kozienice zawsze były ważne. Z uwagi na obecną sytuację i potencjalne zagrożenie kryzysem żywnościowym, to święto nabiera dodatkowej wagi. Tym chętniej zapraszam wszystkich serdecznie na 22. dożynki gminne, tym razem w Stanisławicach 21 sierpnia. Będzie obrzęd dzielenia się chlebem, będą występy artystyczne, będzie coś smacznego dla każdego i gwiazda wieczoru ekstazy. Pamiętajmy również, że w tym roku obchodzimy 250. rocznicę powstania Stanisławic. Razem z mieszkańcami będziemy mogli przypomnieć sobie trochę historii, trochę współczesności. Zapraszam do wspólnej zabawy. W związku z obchodami 250-lecia Stanisławic na ścianie sali gimnastycznej szkoły podstawowej powstał mural ukazujący króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a lokalni twórcy Eligiusz Szewczyk i Marek Benedykt Janaszek wykonali rzeźby, które witają wjeżdżających do miejscowości. W sobotę 20 sierpnia w kościele parafialnym w Stanisławicach o godzinie 18 odprawiona zostanie msza święta. Po niej nastąpi uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika połączona z zamurowaniem kapsuły czasu. Dożynki gminne w Stanisławicach rozpoczną się 21 sierpnia o godzinie 11 od mszy świętej polowej na terenie stadionu piłkarskiego. Nie zabraknie obrzędu dzielenia chlebem, wyboru najładniejszego wieńca dożynkowego, występów artystycznych oraz atrakcji dla najmłodszych. Organizatorem wydarzenia jest gmina Kozienice.